Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Arkoso. Ostatnio przeszliśmy piątą noc za drugim podejściem, ponieważ gra mi zacięła z niewyjaśnionych przyczyn. Teraz lecimy z szóstą nocą. Z tego co wiem, też tu jest chyba telefon, to dam wam go wysłuchać. Okej, więc Fongaj powiedział, że co ja tutaj robię i że nie dostałem żadnej notatki. Powiedział, że szczerze to jest bezpieczniejsze niż wychodzenie w nocy i nie wiem czy zdążyłem. Uwaga? Chyba zdążyłem. I że na jutro mam jeszcze jedną rzecz zaplanowaną. Przyjęcie urodzinowe i dadzą mnie na dzienną zmianę i będę zajmował się animatronikami po prostu przez żeby się nie zastało, nie? I to chyba tyle co mówię. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby coś więcej było mówione. Ale po prostu nie wiem, tam nie słuchają go zbytnio. O nie, uciekaj. Dobra, chyba sobie poszedł. Okej. Kurde. Szybki jestem. Okej, jedna bateria mi zleciała. Tak. Więc zbliżamy się w sumie do końca. Do końca serii. Być może siódmą noc zostawię na live'a. Zrobię to na live'ie albo po prostu no będzie wiele podejść. Nie wiem. Zastanowię się jeszcze. Na razie wiem, że przejdę tą szóstą noc teraz i to tyle. I przepraszam was za to, że słuchacie jakieś przejeżdżające auta albo jakiś szum, ale okno otwarte w pokoju i zbytnio się tego tak nie da wyciszyć mi. I to. Szóstą noc zrobię za pierwszym podejściem. Aż tak dobrze jestem. Golden Freddy! Widzieliście go? Golden Freddy tam był. Kurde. Jaki fart, że nie kierowałem się tym, że o, coś tam jest, to muszę na niego świecić. Tylko, że kierowałem się taktyką, bo bym dostał jumpscare, bo chciałem na niego świecić. Chciałem się upewnić, czy to był on. Potem zobaczę sobie na nagraniu, czy to było na pewno to. O nie, nie wiem czy zdążyłem. Bo mi się chciało to lekko. Oj, nie wiem czy zdążyłem. Okej. Okay. Żyję, czyli chyba tak. O nie, uciekaj, baloniarz. Nie lubię go. On mi tyle razy rozgrywkę kiedyś popsuł. O nie. Okej, okay, żyję. To i Freddy tam był.
Naprawdę? Tego się nie spodziewam akurat. To i Freddy'ego tutaj nie. Freddy stojący na pewno nie. Mingle, Toy, Chica. Uciekajcie. Nie chcę was tu. Mogę dostać rozkar. O nie, o nie. Fuck. O nie. O nie, o nie, o nie. Widzisz go? Co się dzieje? Jest czwarta, prawie przyszłem wszystko. I nagle wszystko mnie męczy. Nagle wszystko nie daje żyć nagle, tak po prostu. Nie wiem, czy się dam radę odratować. Ale chyba już dałem radę. O nie, baloniarz. Uciekł. Ale czekaj, jak to było? Nie słyszałem żadnego ruchu w szybach. Oprócz Mango. Mango wydaje specjalny dźwięk. To takie czaskanie. Jakby talerzami czy coś. Wydaje. A nie było żadnego dźwięku wtedy chyba. Tam był tutaj Bonnie. Jak? Jak się pytam? Kolejne błędy widzę. Okej. Okay. Nic. Ha, ha, ha. No śmieszne, to śmieszne. Okej, na tym jednym odcinku może jeszcze spróbuję siódmą noc załatwić. Kurde, Chica, uciekaj. Tak. Dobra, no i maska. Uch, nie wiem, czy zdążyłem, bo mnie zacięło. Zacięło mnie, kurde. Nie, piąta jest, proszę. Nie róbcie mi tego. Byłem grzeczny. Dobra. Mamy to. Zaraz będzie szósta. Teraz. Czekaj, bo co jeszcze jest? Hello, 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 stram to, wam to. Ale... Wygrałem. Yes. Dobra. Dziękuję. Jeremy Fitzgerald. $20 and... And what? Okej. Okay. Mamy drugą gwiazdkę i teraz custom night. Zobaczmy to. Okej. Okay. To tak. Co, przechodzimy wszystko, nie? Czekaj, ile mam nagrania? Za mało. Dobra. To tak. Muszę zrobić taką rzecz. No, muszę po prostu zatrzymać i wznowić nagranie, żeby to z powrotem znikło. Się tak wsiąkło. Golden Freddy od razu jedziemy. Czy nie? Nie wiem. W sumie zostawmy to na inny odcinek. To by było na tyle w tym odcinku. No i ja się z wami żegnam. Na razie. Do usłyszenia w następnym filmie.